Dzień dobry panowie, z tej strony Dawid, nie piję od 20 lat, a ten materiał jest dla wszystkich tych z was, którzy uważają, że mają mało par na Tinderze i zastanawiają się, co może być tego przyczyną. W materiale podam odpowiedzi, które prawdopodobnie odpowiedzą na twoje pytanie. Zaczynamy. Jeśli chcesz być na bieżąco z moimi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Powód numer jeden, dlaczego nie masz par, dlaczego możesz nie mieć par, to deficyt kobiet na Tinderze. Kobiet na Tinderze jest o wiele mniej niż mężczyzn. Badania sugerują, że w grudniu 2019 roku w Stanach Zjednoczonych mieliśmy bardzo dużą dysproporcję pomiędzy ilością mężczyzn korzystających z Tindera a ilością kobiet. Procentowo mężczyzn korzystających z Tindera było wtedy 78,1%, natomiast my kobiet 21,9%. Także różnica jest ogromna, mamy tutaj stosunek prawie 20 do 80. To jest ogromna różnica pomiędzy tym, ile kobiet używa tej aplikacji, a ilu mężczyzn. I teraz możesz sobie łatwo już odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak trudno znaleźć ci pary na Tinderze. Jeśli mieszkasz w małej miejscowości, to osób w okolicy korzystających z Tindera jest oczywiście mniej. Jeśli mieszkasz w większej miejscowości, masz trochę większe szanse. Natomiast jeśli jesteś przeciętnym użytkownikiem Tindera z mniejszej miejscowości, to bardzo ciężko zdobyć kolejne pary, ponieważ w otoczeniu masz o wiele mniej kobiet korzystających z tej aplikacji. Załóżmy, że Tinder, z tego co pamiętam, umożliwia wyszukiwanie par w jakimś promieniu tam 150-170 km. Więc jeśli jesteś naprawdę z małego miasta, a wokół ciebie nie ma żadnych większych miejsc, w których mogłoby się pojawiać wiele kobiet, które powiedzmy akurat zaczęłyby korzystać z tej aplikacji, bo jest jakaś uczelnia. Jeśli nie ma takich miejsc i mieszkasz w małej miejscowości, otoczony małymi miejscowościami i biorąc pod uwagę fakt, że o wiele mniej kobiet korzysta z Tindera niż mężczyzn, masz odpowiedź. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego kobiety rzadziej wchodzą na Tindera? Wydaje mi się, że kobiety mają nieco łatwiej w nawiązywaniu relacji z innymi, szczególnie te atrakcyjne kobiety. Nie muszą instalować Tindera, ponieważ znajomości przychodzą im prościej. Mężczyźni są zdobywcami z natury, to do nich należy ten pierwszy krok i jeśli ktoś jest nieśmiały, jeśli ktoś nie ma pewności siebie, żeby zagadać, zrobić pierwszy krok w życiu realnym do kobiety, no to często zostaje mu po prostu ta aplikacja. Oczywiście to nie jest reguła, ale wydaje mi się, że jest w tym dużo prawdy. Stąd też powstaje tak duża dysproporcja 20 do 80. Powód numer drugi. Kobiet na aplikacji jest mniej i co więcej, kobiety na tej aplikacji są o wiele bardziej wybredne niż mężczyźni. Badania sugerują, że mężczyźni średnio przewijają około 61,5% kobiet w prawo, czyli są na tak, natomiast kobiety tylko 4,5% mężczyzn. Więc jest to też bardzo duża różnica. Kobiety o wiele rzadziej przewijają profile w prawo, o wiele rzadziej decydują się na tak, na powiedzenie tak jakiejś parze. Zdecydowanie częściej przewijają w lewo, odrzucają zdecydowaną większość par. Mężczyźni często są bardzo zdesperowani na Tinderze. Nie jest to zaskakujące, że po prostu większość mężczyzn, albo wielu mężczyzn, przesuwa wszystkie profile w prawo, licząc na to, że może trafi się jakaś para. To też jest złe działanie, ponieważ algorytm aplikacji nie ostrzega tego jako czegoś atrakcyjnego dla danego profilu, więc ten profil zaczyna spadać nieco w dół i dostaje coraz gorsze propozycje par, albo jest traktowany jako profil spamowy i też może mieć problemy z nawiązywaniem nowych par. Więc kobiety są bardziej wybrane na Tinderze. Żeby zainteresować jakąś kobietę na Tinderze, no to trzeba naprawdę mieć dobry profil, dobrze wyglądać, a to już nie jest takie proste. Dodając do tego fakt, że algorytm Tindera jest dosyć brutalny, no to osoby, które przewijają wszystkich w prawo, zachowują się jak roboty, jak spam, no są po prostu spychane przez ten algorytm na dno i też nie mają żadnych par. Więc zastanów się, czy może nie robisz czegoś takiego, lepiej też być trochę bardziej wybrannym. To twój profil może dostać nieco plusów od algorytmu i zastanów się, czy twój profil jest też na tyle atrakcyjny, aby faktycznie przyciągnąć uwagę kobiet na Tinderze. Powód numer trzeci. Wiele osób korzysta z Tindera głównie dla atencji. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Nie ma w tym żadnego zaskoczenia, po prostu tak jest. Wiele osób instaluje aplikację tylko po to, żeby popisać z kimś, albo nawet z nikim nie pisać, tylko sprawdzić, z kim będziemy mieli parę. I to trochę podbuduje ego, to trochę podbuduje poczucie własnej wartości, a potem można tą aplikację usunąć albo w ogóle zapomnieć o jej istnieniu. I wiele osób tak robi. Według badań naukowych kobiety mają troszeczkę większą tutaj potrzebę
sprawdzenia, czy ich atrakcyjność fizyczna jest nadal na dobrym poziomie, ale to tak nie działa, że tylko kobiety to robią, robią też mężczyźni, zakładają konta i po prostu bywają tych kont. Mają jakieś pary, ale nie odpisują i nie bawią się w jakieś pisanie, nie mają nawet zamiaru się z nikim spotykać, więc trzeba też na to zwrócić uwagę, wziąć na to poprawkę. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat Tindera, tego jak lepiej sobie radzić w Tinderze, co robić, żeby mieć trochę więcej par, proszę przeczytać mój e-book na ten temat, który znajdziesz w opisie filmu. Powód numer 4, dlaczego nie masz wielu par na Tinderze, myślę, że to jest jeden z najpoważniejszych, najczęstszych powodów, dlaczego właśnie twoje pary na Tinderze są tak słabe, że tych par nie ma praktycznie wcale, albo jest ich bardzo, bardzo mało, mimo że bardzo dużo czasu spędzasz na tej aplikacji. Wiem, że najczęstszym powodem są właśnie słabe zdjęcia, mała atrakcyjność bijąca ze zdjęć. Trzeba wziąć poprawkę na to, że Tinder jest aplikacją, gdzie liczy się głównie to, jak wyglądasz, to, jakie masz zdjęcia, czy to są zdjęcia w miarę przedstawiające twoją osobę w sposób bardzo atrakcyjny, czy może zdjęcia, które bardziej sprawiają, że robisz sobie żarty, masz zdjęcia ze znajomymi, albo nawet nie widać za bardzo twojej twarzy, no wtedy niestety nie ma się co dziwić temu, że po prostu masz bardzo mało par. W większości sytuacji wygląda to tak, że ktoś widzi pierwsze twoje zdjęcie i już podejmuje decyzję, czy warto przewinąć prawo, czy może nie warto. Tak naprawdę te twoje pierwsze zdjęcie, które masz ustawione jako pierwsze zdjęcie, jest najważniejsze i powinno być najlepsze. Pierwsze twoje zdjęcie powinno pokazywać wszystkie twoje najlepsze cechy. Wiem już o tym w filmie zdjęcia na Tindera, który możesz zobaczyć tutaj. Tam jest trochę więcej informacji na ten temat. Pierwsze zdjęcie to właściwie twój być albo nie być na Tinderze, więc jeśli masz słabe zdjęcie lub nie dbasz o swoje zdjęcie profilowe, ten numer jeden, to właściwie ciężko szukać czegokolwiek. Wiele eksperymentów pokazuje, że tak naprawdę pierwsze zdjęcie może być zdjęciem robionym na plaży, jeśli masz dobrą muskulaturę, może wyglądasz bez koszulki, no to takie zdjęcie też będzie robiło furorę. Pytanie, kogo zainteresujesz takim zdjęciem, ale to działa, po prostu działa na Tinderze, a Tinder jest specyficzną aplikacją. Żeby zadbać o swoje zdjęcia, nie rób sobie zdjęć w słabym świetle, w domu. Musisz naprawdę popracować, jeśli chcesz mieć jakieś wyniki na tej aplikacji, to musisz nad zdjęciami popracować. Nie będzie żadnych efektów, będzie to po prostu frustracja. Opis daje coś na pewno na Tinderze, ludzie humoru też, pisze coś śmiesznego, ale to są wszystko oryginalne rzeczy. Na Tinderze liczy się głównie to, jak wyglądasz, jakie masz zdjęcia. Jeśli to jest na wysokim poziomie, no to zainteresujesz wiele osób, będziesz miał wiele par. Jeśli nie, to niestety będziesz cały czas się zastanawiał, co zrobić, aby tych par mieć więcej. Powód numer 5. Być może z swojego profilu bije desperacja, być może zbyt bardzo chcesz kogoś znaleźć, być może to widać przez to, co masz w opisie, poprzez właśnie twoje zdjęcia, poprzez to, co piszesz do dziewczyny. Właśnie ta desperacja, myślę, jest jedną z takich rzeczy, która najbardziej ludzi odpycha i sprawia wrażenie, że ta osoba jest po prostu nieatrakcyjna, jeśli jest tak zdesperowana, żeby kogoś znaleźć. Postaraj się zadbać o to, żeby twój profil nie krzyczał już na wstępie, że jestem zdesperowany i przygarnę kogokolwiek. Więcej luzu, to jest tylko aplikacja randkowa, nie ma się za bardzo tutaj czemu tak denerwować i napinać na rezultat. Po prostu rób swoje, wrzuć fajne zdjęcia i tyle. Jest jeszcze jeden powód, numer 6. Dlaczego może nie masz par na Tinderze, dlaczego par masz zero? Miałem takie sytuacje, że ktoś pisał do mnie właśnie w tej sprawie na blogu, że po prostu nie ma żadnych par na Tinderze. To się też zdarza, ale to się zdarza dlatego, że Tinder ma pewne błędy techniczne i jak w każdej aplikacji pojawiają się tak zwane bugi i może się okazać, że twój profil dostał jakiegoś bana, powiedzmy, poprzez to, że roboty, algorytm stwierdziły, że no niestety ta osoba zachowuje się dziwnie, zachowuje się tak jakby trochę, jakby była robotem, jakby nie była prawdziwym człowiekiem, więc nałożyły na ten profil tak zwany shadow ban, no i niestety nie ma żadnych par. No i warto tutaj skontaktować się z supportem Tindera i wtedy jest szansa na to, żeby to odkręcić lub założyć można po prostu kompletnie nowe konto, usunąć poprzednie i wtedy też ten bug może zniknie. Więc to jest sytuacja taka jeszcze, gdzie nie masz wcale par, więc może to być błąd techniczny jak najbardziej, to nie musi być coś związanego z profilem. I to wszystko, co miałem dziś do powiedzenia, co przygotowałem z tych podstawowych błędów, z tych podstawowych popełnianych na Tinderze. Jeśli właśnie nie masz par, to zastanów się nad którymś z tych 6 punktów. No i wiem, że jeśli czytasz jakieś artykuły, jakieś eksperymenty, modeli na Tinderze, no to wkurzasz się bardzo, bo okazuje się, że można mieć tych par mnóstwo bez większego wysiłku, jeśli dobrze wyglądasz.
Tak, to jest taka aplikacja, dlatego ja jej nie rekomenduję i nie polecam. Zawsze mówię, że lepiej poznawać nowe osoby na zewnątrz, na dworze, na ulicy. Właściwie gdziekolwiek można poznać kogoś. Oczywiście teraz jest pandemia, jest z tym trochę problem, więc wiele osób próbuje poznawać się też w sieci, wiadomo jak to wygląda. Natomiast uważam, że mimo wszystko te relacje zawierane na żywo są bardziej wartościowe. Jest coś w tych relacjach takiego bardziej, nie wiem, coś w tym jest. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał. Patrz na mojego bloga, poczytać sobie jakieś artykuły i widzimy się w kolejnym materiale na temat relacji Tindera. Zobaczymy, co tam wpadnie. Do usłyszenia. Yo!